Uczestników letnich półkolonii zorganizowanych w szkole podstawowej nr 1 w Polkowicach spotkaliśmy na wycieczce w wiatraku. Na samej górze, jak się patrzyło przez teleskopy, bo można widzieć wszystko z daleka. Program półkolonii w polkowickiej jedynce jest bardzo bogaty. Dzieci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach plastycznych, kreatywnych, ruchowych, na basenie, na kręgielni. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, tworzą, same dają pomysły nawet, nie chcą wychodzić do domu. Jakie zajęcia najbardziej podobają się młodym Polkowiczanom? Mi najbardziej podobają się zajęcia plastyczne, bo są kreatywne. Możemy się razem bawić, że się w ogóle nie nudzimy w domu, możemy na wycieczki jeździć, mamy, nie wiem, kreatywne zajęcia, bawimy się, jesteśmy na sali zabaw, a nie siedzimy w domu i się nudzimy. Gwarno i wesoło jest też podczas półkolonii w świetlicy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej. Bierze w nich udział ponad 30 dzieci. Nie mają czasu na nudę na pewno. Od zajęć kulinarnych poprzez zajęcia taneczne w różnych latnoamerykańskich rytmach, warsztaty artystyczne, rozwijające zainteresowania, pasje naszych wychowanków, zajęcia manualne, bardzo lubią własnoręcznie wykonywać różne potrawy kulinarne. Rzeczywiście, w kilku świetlicowych salach ciągle coś się dzieje. Lubię malować i robić kreatywne rzeczy. Zabawy z drucików, kolorowanie koszulek, wycinanie i przyklejanie. Wakacyjne zajęcia dla dzieci są na półmetku. Kolejne także zapowiadają się ciekawie. Półkolonie w mieście finansowane są z budżetu gminy Polkowice.